Cześć kochani, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj mam dwie zdrabki Olkarz za 5 euro, jedną za 3. Także 13 euro wkładu w odcinek. Powiem wam tak, poszłam kupić zdrabki i chciałam właśnie wziąć dwie zdrabki Olkarz za piątkę. No bo tak jak się bierze po dwie, to zazwyczaj no jest większa szansa na wygraną. Jak jedna będzie pusta, to może ta druga akurat nie będzie. I słuchajcie, jakie było moje zdziwienie, kiedy się okazało. Nie sprawdziłam tego od razu, poskładam sobie te trapki tak, a później w domu zobaczyłam, popatrzyłam na numerki i zobaczcie, co mi się trafiło. Numer 1 i 2. Także powiem wam, trochę się zdziwiłam, liczyłam bardziej na jakieś przypadkowe numery ze środka paczki, no ale kolejny raz trafiło mi się 1 i 2, także chyba coś w tym jest. Może jestem skazana na te numerki. Jak wiecie, a może nie wiecie, ale myślę, że większość z was wie, że tutaj w Irlandii zdrabek nie można sobie wybierać. Oni podają po prostu taśmowo, jak leci, od razu odrywają te zdrabeczki, także nie ma możliwości wyboru. No i trafiły mi się dwie pierwsze z paczki, a ja te numerki bardzo lubię, także zobaczymy, czy one dzisiaj przyniosą mi wygrane. I moja teoria głosi właśnie, że jak się kupi numerek 1 i 2 z tej samej paczki, no to przynajmniej jeden jest wygrany. Przynajmniej jeden właśnie z tych zdrabek jest wygrany. Także zobaczymy, jak będzie tym razem, czy to się potwierdzi. No i co, drapiemy, nie przedłużamy. Zacznę sobie oczywiście od tej małej, od tej tańszej zdrabki za 3 euro. No jestem ciekawa, jak te numery dzisiaj mi wypadną. 1 i 2. Czy moja teoria się potwierdzi kolejny raz, czy będzie jakieś wyłamanie i akurat nie będzie żadnej wygranej. Co my tu mamy? 200, 200, 100, 100, 1000, 1000, 20, 20. No tutaj nie ma nic. Szukamy sakwy. No tu nie ma. Szukamy jedynki i trzynastki. Mamy 12, 8, 7 i 2. No takie oboczki. To był mnożnik. Mnożnik był raz 1. Także tutaj nie ma nic. Przechodzimy sobie już do naszych numerków i zaczniemy sobie dwójeczką. I sprawdzimy, co w tej dwójce siedzi. Oczywiście szukamy 3 razy tej samej kwoty. Tysiąc, tysiąc, sto, sto, dwieście, dwieście. Tutaj nie ma. Dwa razy portfel, dwa razy świnia, banknoty, safe, sztabka. Osiemnaście i dwa. No, obłoczki są. No tutaj nie ma, także ciekawe, czy jedynka będzie wygrana, a może akurat dzisiaj nie, także jestem bardzo ciekawa, jak te zdrabki dzisiaj wypadną. Przechodzimy do jedyneczki, no i drapiemy. Jedynka,
Tutaj mamy wszystko po dwa razy. Dalej skrzynia, portfel, monety, druga skrzynia, drugi raz monety, mamy safe, banknoty, safe po raz drugi, portfel po raz drugi, banknoty po raz drugi i no i świnka. I ostatnia gra. Siedem i trzy. Także zobaczymy. Cztery oboczek. No to było ładnie. Dwa, następny obok. Też była główna. Dalej 11, 13, 19. Coś czuję, że dzisiaj to się nie uda i będą przegrane obie. 6 obok. 9, 16. 8 obok, tutaj też była główna. No i ostatnia. Jak myślicie? No, niestety. Także co to się stało dzisiaj? Zdrapeczki się wyłamały i po raz pierwszy moja teoria się nie potwierdziła. Zdrapki numer 1 i 2 z tej samej paczki i obie puste. Także no, bardzo ciekawa sprawa. Nie spodziewałam się tego, szczerze mówiąc. No, spodziewałam się, że przynajmniej jedna będzie wygrana, ale jak widać, teorie są po to, żeby je obalać, tak, też, nie tylko potwierdzać. Także no, dzisiaj nic nie wpadło. Ale mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki, zostawiajcie subskrypcje, komentarze. Napiszcie, czy też macie jakieś teorie swoje odnośnie zdrapek, odnośnie zdrapywania zdrapek, które Wam się potwierdzają. Może jakieś ulubione numerki. A ja na dzisiaj będę się z Wami żegnać. Życzę Wam miłego wieczorku, wysokich wygranych. Trzymajcie się cieplutko. No i do następnego. Pa, pa.